Ciężkie czasy dla agentów. Część 46. Długa jest lista sprzedajnych pisarzy wykonujących polecenia Rosji. Fontenelle, Marmontel, Grimm, Falconet, Mercier, Dumas. To tylko pierwsze z brzegu nazwiska. Cały wiek XIX zresztą to okres nieustannego subsydiowania przez Rosję największych gazet europejskich, wśród których znajdował się m.in. Times. Pieniądze płacono m.in. za niepodejmowanie na swoich łamach kwestii polskiej. Największą liczbę ludzi pióra zwerbował rosyjski agent w Paryżu Jakow Tołstoj. W jednej z depesz do szefa rosyjskiej policji generała Benkendorfa donosił: La Quotidienne jest całkowicie oddana interesom Rosji. Panowie Michu i Lurenti będą przyjmować do druku wszystko, co zechcemy im dać na temat Rosji. Ponad pół wieku później, w 1904 roku, inny agent rosyjski w Paryżu, Rafałowicz, raportował do centrali. W ciągu pierwszych miesięcy potworna sprzedajność prasy francuskiej pochłonie sumę 600 tysięcy franków. Według danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów z 1906 roku jedynie dotacje dla prasy francuskiej w samym tylko roku 1905 kosztowały budżet państwa ponad 2 miliony franków. Spec-służby Moskwy nie skazywały redaktorów na pracę samotną. Dawały im wsparcie z zewnątrz innych rodzajów swoich agentur wpływu. Urzędnicy trzeciego Wydziału Osobistej Kancelarii Cesarskiej, czyli rosyjskiego wywiadu, postanowili podjąć potężny wysiłek finansowo-organizacyjny, którego celem miało być ośmieszanie wszystkiego, co polskie i wszystkiego, co dla Polski dobre. Zaczęto więc instalować w środowiskach emigracyjnych agentów i prowokatorów. Najsłynniejszy bodaj z nich, Bałaszewicz vel Potocki, pseudonim Potocka, nosiła prostytutka podłożona posłom. Spec-służby Moskwy lubią bawić się pseudonimami swoich agentów. Więc ten Bałaszewicz vel Potocki dokonywał na tym polu majstersztyków. Wystarczy nadmienić, że pisał pod pseudonimami do różnych polskich gazet, prowadząc polemiki z samym sobą, aby skłócić niepodległościowe środowisko, a Polaków ośmieszyć. Prowokował akcje związane z produkcją fałszywych pieniędzy tylko po to, żeby uwikłać w nią polskich patriotów. Przykładem głośna sprawa sądowa Jarosława Dąbrowskiego, spreparowana rosyjskimi rękami. Każdy proces Polaka, fałszerza, służył sprawie, podważał autorytet Polski. Z Ludwika Mierosławskiego, najgorętszego emigracyjnego zwolennika idei powstańczej, organizującego szkołę wojskową w Genui, a potem w Cuneo, Albert Potocki postanowił zrobić w oczach Zachodu szaleńca, prawdziwego wariata, opętanego chorą wizją niepodległej Polski. Stwierdził, że polskich patriotów należy ośmieszać, wtedy nie będą groźni. Najlepiej zresztą, gdy robią to sami Polacy, także w imię patriotyzmu, tyle że racjonalnego. Pod osłoną patriotyzmu przeprowadza się idee kontrrewolucyjne, wyjaśniał cel drukowania materiałów negujących sens wszelkich ruchów wyzwoleńczych właśnie z pozycji mądrej, rozsądnej miłości do ojczyzny. Do wydziału i do cara pisał raporty, relacjonując postępy w opluwaniu rodaków w oczach zachodniej opinii publicznej i podważaniu idei wolnej ojczyzny. Załączam kilka broszur, jedną z nich, Duch Polski, z dodatkiem zawierającym satyrę na Mierosławskiego, przedrukowałem powtórnie i zamierzam rozrzucić we wszystkich restauracjach Paryża, a także wysłać do Włoch i Krakowa. Znaczną ich część wysłałem do największego księgarza w Berlinie. Zastanawiające jest, że ci sami zachodni autorzy, którzy tak chętnie wychwalali Rosję, z drugiej strony podkopywali fundamenty tradycji w swoich krajach. Często występowali przeciw ogólnie przyjętym normom moralnym, atakowali Kościół, osłabiali rodzinę. Zupełnie jakby realizowali program zawarty w 13 złotych zasadach Sun Tzu. Nic więc dziwnego, że w 1856 roku Ludwik Mierosławski pisał:
Czemu przypisać tę nieomal niemoc wszelkich wysiłków materialnych Francji i Anglii przeciwko państwu trzykrotnie słabszemu technicznie niż każde z nich, jeśli nie temu naczelnemu rozbrojeniu, tej niewidzialnej malarii, którą sączą doktryny rosyjskie poprzez wszystkie szczyty społeczne Zachodu, aż wreszcie przedostają się one do najgłębszych pokładów społeczeństwa zachodniego. Doktryny te mogą być tylko zaprzeczane i to właśnie czyni je tak groźnymi. Idea rosyjska to w istocie cezarat mongolski Starego Świata, czyli zaprzeczenie drogą pochłaniania wszelkich praw ludzkości. Ma ona zbyt wiele sprytu na to, by mogła wystąpić otwarcie, zadawala się wszczepianiem własnych nienawiści i wstrętów w sercu narodów, po których duszę sięga. Ileż złych instynktów, ileż zawiści mrocznych, ileż zaprzaństwa duchowego, ile zwłaszcza słabości dostało się nieświadomie na żołd tego kusiciela, który drugą ręką sieje oszczerstwa przeciwko wszystkiemu, co mu staje na przeszkodzie. Encyklopedyści nie dożyli już czasów, kiedy ich pojętni uczniowie sformowali nową klasę – intelektualistów. Zdaniem Fryderyka Augusta von Hayeka nigdy nie posiadali oni większej władzy niż w wieku XX, kształtując wyobrażenia mas i modelując opinię publiczną. Hayek, definiując intelektualistów jako sprzedawców używanych idei, zauważył, że przeciętny człowiek dnia dzisiejszego niewiele dowiaduje się o wydarzeniach czy ideach bez pośrednictwa tej klasy. Tak więc to intelektualiści decydują, które opinie i poglądy do nas dotrą, które fakty są dość ważne, byśmy je poznali, w jakiej formie i pod jakim kątem powinny zostać ukazane. Przy tym wszystkim przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy, czy intelektualiści wiernie opisują rzeczywistość, czy też deformują jej opis zgodnie ze swoimi poglądami lub zgodnie ze zleceniami mocodawców, mógłby powiedzieć ktoś obeznany w historii kolaboracji dwudziestowiecznych intelektualistów z reżimami totalitarnymi. Niewątpliwym sukcesem sowieckich komunistów było to, że nie wszyscy zachodni intelektualiści oddawali się na usługi komunizmu za pieniądze. Niezależnie od tego, czy zaangażowanie tych ostatnich tłumaczyć ukąszeniem heglowskim, zdradą klerków czy hańbą domową, nie zmienia to faktu, że przez samych bolszewików traktowani byli, jak nazwał ich Stalin, jak użyteczni idioci. Jak zauważył emigracyjny znawca problemów ZRS Michał Heller, specyfika sowieckiej dezinformacji polega na tym, że czerpie ona swe soki żywotne z postawy Zachodu, który po otrzymaniu impulsu z Moskwy dezinformuje się już sam. Lista nazwisk może porażać. Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, André Breton, Simone de Beauvoir, Paul Éluard, Henri Barbusse, Romain Rolland, Jean Cocteau, André Malraux, Paul Valéry, Herbert George Wells, George Bernard Shaw, Ernest Hemingway, Man Ray, Sinclair Lewis, Upton Sinclair, Virginia Woolf, Louis Bunuel, Stefan Zweig, Heinrich Mann, Anna Zegers, Tristan Tzara i inni. Nie wszyscy byli jednak idiotami i znali swoją cenę. Leon Feuchtwanger zjawił się w Moskwie w 1937 roku akurat podczas apogeum Wielkiej Czystki i procesów pokazowych. Podczas rozmowy ze Stalinem narzekał na panujący w ZRS kult jednostki, jednak zgodził się napisać książkę wychwalającą zalety państwa sowieckiego, ustroju komunistycznego i wielkiego wodza, Józefa Stalina. Miał tylko jeden warunek, żeby podczas drugiego procesu darowano życie wszystkim oskarżonym pochodzenia żydowskiego. Stalin przystał na to i jeszcze w tym samym roku ukazała się drukiem książka pod tytułem Moskwa 1937. Pierwszą wielką imprezą polityczno-kulturalną, która ściągnęła wiele z wymienionych wyżej sław literackich, był zorganizowany w czerwcu 1935 roku w Paryżu Międzynarodowy Kongres Pisarzy w Obronie Kultury. Myliłby się ten, kto by myślał, że pomysł owego przedsięwzięcia wyszedł od któregoś z owych twórców. Inicjatorem zwołania kongresu był osobiście Józef Stalin, który zadanie to powierzył sowieckiemu pisarzowi, a zarazem korespondentowi Izwiestii w Paryżu, Ili Renburgowi. O tym dowiedziano się jednak wiele lat później.
Dla ówczesnych Europejczyków kongres miał być manifestacją postępowych poglądów świata literackiego, świata nieświadomie realizującego 13 złotych zasad. O skuteczności sowieckiej akcji niech świadczy następujący przykład. W 1933 roku na Ukrainie w wyniku sztucznie wywołanego przez Stalina wielkiego głodu zmarło według różnych szacunków od 6 do 12 milionów ludzi. Korespondentem New York Timesa w Moskwie był wówczas Walter Duranty, który za swe reportaże z Rosji otrzymał nawet nagrodę Pulitzera. Duranty pisał, że owszem, w ZRS panuje klęska, ale jest to klęska urodzaju i rozwodził się długo o tłuściutkich niemowlakach w żłobkach i przedszkolach oraz bazarach pełnych jajek, owoców, drobiu, jarzyn, mleka i masła. W tym samym czasie wiejskie drogi i ulice miast na Ukrainie zasłane były ludzkimi trupami. Obgryzano nawet korę z drzew, a przypadki kanibalizmu nie należały do rzadkości. A jednak wiedza o wielkim głodzie nie przebiła się do świadomości społeczeństw zachodnich. Korespondencje Malcolma McGarridge'a na ten temat były cenzurowane w redakcji Manchester Guardian. Para znanych socjologów Sydney i Beatrice Webb stawiała kolektywizację oraz rolniczy system ZRS jako wzór nowej cywilizacji i przykład do naśladowania dla państw kapitalistycznych. W Hollywood natomiast nakręcono wkrótce potem film Zorza Polarna, w którym sowiecki kołchoz przedstawiono idylicznie, niczym raj na ziemi.